Było projektowane w latach 1955-57 przez profesora Mariana Zygmunta. To kino skończyło swój byt w roku 1992. Był tutaj m.in. salon meblowy, ale pewne elementy, pewne detale, które wtedy zostały zaprojektowane przez zespół profesora Zygmunta, szczęśliwie, w przeciwieństwie do kina Świt, zachowały się do dnia dzisiejszego. Możemy zobaczyć misternie tutaj wykonane kraty, piękne żyrandole. Natomiast no szkoda, że tak jak większość kin w Krakowie przestało spełniać swoją rolę. W 2005 roku kino Światowidz zostało wykupione przez gminę miasta Kraków z rąk poprzedniego użytkownika Apollo Film i praktycznie przez prawie rok stało puste. Szczęśliwie się złożyło, że od ponad miesiąca możemy tutaj oglądać wystawę fotografii dwóch znakomitych fotografików, Makarewicza i Pentala, pod takim znamiennym tytułem 802% normy, pokazująco nową hutę w latach 50., w latach 60., to wszystko, co minęło. Teraz wejdziemy do zachowanej, szczęśliwie do dnia dzisiejszego, dużej sali kinowej. Duża sala kinowa, właściwie nie różniąca się tak na pierwszy rzut oka od sali kina Świt. Te same okładziny na ścianach, taki sam ekran, takie same zdobienia sztukaterii tej metalowej, a nawet zapach pozostał ten sam po wielu, wielu latach. Ta wystawa i pewne plany, które tutaj podjęły władze miasta, dają szansę na to, żeby to miejsce zostało w sposób adekwatny do swojej roli, przeznaczenia wykorzystane. Słyszeliśmy, że pojawiła się koncepcja, żeby tutaj był oddział Muzeum Historii Polski poświęcony właśnie dziejom, pewnemu wycinkowi z naszej historii, bo miejmy tą świadomość, że Nowa Huta jest miejscem szczególnym. Oprócz oczywiście tak zwanej czarnej legendy wplecionej w historię tego miejsca w latach 50., która właściwie pokutuje czasami i funkcjonuje do dnia dzisiejszego, było to miejsce jednego z największych oporów przeciwko tamtemu systemowi. Wiele takich miejsc jak kino Światowidz przestało spełniać swoją rolę i właściwie odeszło do lamusa. Nazywam się Agata Woźniak-Niemkiewicz, urodziłam się w Jarosławiu, ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Konserwacji Malarstwa. Chciałam Państwu przedstawić moją własną autorską wystawę indywidualną Malarstwo, rysunek, realizacje konserwatorskie. Whispered and made it go around. I don't know.
sobą w tym, ale parodiujesz siebie. Dzisiaj jesteśmy aktorami. Spotykamy się już kolejny raz. Robimy wspólnie teatr. A proch! Rozniosły wiatr! Dzisiaj gramy spektakl według obrony templariuszy Herberta. Niechętni są wszelkim przesadom. Zarówno w jedzeniu, jak i ubraniu. Dla jednych była to figura z drewna, dla innych ze srebra i skóry. Żeńska lub męska. Tytuł sztuki to Tajemnice nie płoną. Spektakl wyreżyserowała pani Barbara Krasińska. Tu dziewczyny piękne napięcie mają wszystko. A to a ty stare tam robisz. Tak, to się nazywali za nie szafy. Około 1340 roku Ludolf z Suchem, niemiecki. Dajemy z siebie wszystko. Miał być żony!